Zawodniczo i trenersko był Pan związany przez cały czas niemal z Sosnowiecką i Dąbrowską piłką. Na swój sposób opuszcza Pan strefę komfortu. Tak, opuszczam strefę komfortu, ale uważam, że każde wyjście ze strefy komfortu powoduje Twój rozwój i projekt rekordu Bielsko-Biała uważam właśnie za to, że może mi dać rozwój. Gdyby dało się odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie, dlaczego akurat Bielski rekord? Bardzo dobrze o rekordzie Bielsko-Biała się mówi w środowisku piłkarskim, w środowisku trenerskim. Poznaję ludzi, którzy są odpowiedzialni za organizację tego klubu i uważam, że to są odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu. Jeśli odpowiednie osoby i dobrze się o tym klubie mówi, no to znaczy, że sukces murowany. Jesteśmy dopiero na początku lipca 2023 roku. Decyzja o przejęciu przez Pana zespołu zapadła raptem kilka dni temu. A jaka była dotychczasowa wiedza Pańska na temat rekordu, właśnie? Nie ukrywam, że mam kilku znajomych, którzy pracują na poziomie em, trzeciej ligi. E, też e, nie znam tej trzeciej ligi tak w 100%. procentach. Kilku zawodników tutaj z, e, z rekordu, z osobą Tomka Nowaka na czele. E, wiem jaki to jest zawodnik, bo bardzo dobrze o nim się mówiło. Jeden z najlepszych zawodników w trzeciej lidze, e, ale uważam, że ten zespół jest na tyle mocny, że, e, że może walczyć o awans w tym sezonie. No właśnie, skoro poruszyliśmy już kwestię i postać lidera zespołu, czy to nie jest kłopotliwa kwestia, że lider drużyny jest starszy od trenera? W Dąbrowej Górniczej pracowałem z zawodnikami, którzy też byli ode mnie starsi, oczywiście no nie wszyscy ze swoimi rówieśnikami i musiałem jako osoba, jako trener nimi zarządzać. To nie jest łatwa kwestia, ale na pewno rzecz, która dała, mi, która dała mi cenne lekcje? Skoro szatnia Dąbrowska przez 4 lata nie zwolniła mnie w dużym uproszczeniu, to myślę, że też poradzę sobie z osobą Tomka Nowaka jako lidera tego zespołu. To teraz, jeśli trener pozwoli, chciałbym zapytać o szkoleniową filozofię Dariusza Klaczy, jaką piłkę zaprezentują biało-zieloni, przekonamy się na dystansie czasu, ale jaki futbol demonstrowała Unia Dobrowa Górnicza? Moje spojrzenie na piłkę nożną może nie jest zbytnio oryginalne. Chciałbym, żeby mój zespół posiadał piłkę, żeby dominował w meczu, poprzez określone, jasno określone dla zawodników zasady i żeby moi zawodnicy byli z tych zasad rozliczani. Nie na zasadzie wydaje mi się, tylko na zasadzie masz wiedzę, powinieneś ją wykorzystać. Zespół, który dominuje, zespół, który bardzo szybko reaguje po stracie piłki, zespół, który jeśli jest w, moment, w pewnych momentach, bo i takie na meczu będą, został zdominowany, żeby mógł czerpać z ataku szybkiego. No i przede wszystkim zespół dla kibica, czyli zespół, który strzela dużą ilość bramek. Najbliższe tygodnie będą służyć co naturalne wzajemnemu poznawaniu się, ale przede wszystkim pracy. tym, co wydarzy się do ligowej inauguracji w pierwszy weekend sierpnia? Poznałem już osoby odpowiedzialne za, w strukturach zarządu. Teraz muszę poznać sztab, który, który tutaj zastał mnie w rekordzie bielsko Biała. Chcę razem z tymi ludźmi, z którymi już jestem po kilku zdaniach, chcę razem z tymi ludźmi doprowadzić do jasnej współpracy pomiędzy nami. Nie jako wódz, tylko raczej, żeby to było na zasadzie dobrej współpracy i na zasadzie rzeczy, które też chciałbym, żeby mój sztab, który bardzo dobrze pracował z trenerem Mrózkiem, pewne rzeczy też mi pokazał, pewne rzeczy zakomunikował. Na pewno musimy wykonać mnóstwo pracy, żeby grać tak jak Chciałbym ja, ale uważam, że to jest też dosyć ciekawe dla zawodników, bo kto nie lubi być w ataku, chyba każdy zawodnik. I wiemy, jaką musimy wykonać pracę, wiemy mniej więcej, wiem jakie musimy rzeczy poprawić, jakie musimy wdrożyć, żeby to, co powiedziałem, pytanie wcześniej doprowadziło do tego, żebyśmy mogli strzelać dużą ilość bramek, żebyśmy mogli dominować na, na boisku, ale mamy na to bodajże 4 tygodnie, uważam, że poradzimy sobie z tym szybko upływającym czasem. To już na koniec, trenerze. Do czasu inauguracji ligowej zapewne nauczy się pan na pamięć 140-kilometrowej trasy Dąbrowa Górnicza, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza. Na, jak powiedziałem na pamięć, są obawy przed tymi niemal codziennymi podróżami? Oczywiście, że są. Te korki strasznie e, irytują, e, aczkolwiek... E, z drugiej strony, patrząc na to, że w jedną stronę jedziesz do miejsca, w którym się realizujesz, w którym zawsze chciałbyś być, czyli mówię tutaj o wojsku piłkarskim i o szatni piłkarskiej, a na powrocie wracasz do miejsca, które gwarantuje Ci w pewien sposób jakiś spokój, jakąś wewnętrzną, wewnętrzny odpoczynek, czyli wracasz do swojego domu. Także myślę, że te 70 km w jedną stronę spowoduje to, że to jest czas fajny na przemyślenia i, no i jedziesz do celu, który, który, który jest dla ciebie jakby najważniejszy, rodzina i, i, i ta praca. Zatem w imieniu wszystkich sympatyków Biało-Zielonych, trenerze, powodzenia. Na początku nie dziękuję, ale zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby w każdym meczu walczyć o trzy punkty.